proszę Państwa, Boga Rodzicy, czyli kult kobiety, Jasna Góra. No, no posłuchajmy. Czy znowu tutaj jest mówione o Bogu, o Stwórcy? Czy tu... Hej, jakieś tam, wiesz, inne inności przyćmiewające blask chwały Jahwe? Że troszczy się on nade wszystko o zachowanie jedności swej owczarni. Troszczy się o to, Szatan zapędził ludzi do zarobku, żeby ciężko pracowali na swój chleb i nie mieli czasu zastanowić się nad prawdą w Biblii. Szatan, diabeł zapędził, proszę Państwa, ludzi, żeby ludzie studiowali, ale nie mieli czasu na Biblię. Tak. Tytuły mieli, ale nie mieli czasu na pokorę, na skromność, na te wszystkie cechy ludzkie, bo mają nieludzkie. Jak się popatrzy na tę Magdę Gessler, jaka ona piękna, jak się popatrzyłem, to jest bardzo nieładna kobieta. Tłusta i nieładnie mówi po polsku, jakoś tak się dąsa, coś tam. Myślałam, że ona mówi jak Bożyszkowska, Sękowska, Boska. Językiem nie to, że uczonych, ale językiem przekonującym. A skąd? Ona rzuca talerzami, słuchaj, w telewizji, jako mało mądrości, inteligencji, cierpliwości, powściągliwości mająca, mało. O czym my tu mówimy? O czym my tu mówimy? Radio Conchita, proszę być z nami, proszę Państwa, gdzie nadaje to nasze radio. Ależ to KFM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Nie kult kobiety. Kult kobiety to był znany na długo przed wprowadzeniem chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo samoistnie nie było, nie powstało, tylko było wprowadzone. Ktoś zmanipulował, ktoś. Konstantyn Wielki w 325 roku zmanipulował, bo połączył pogańskie religie, kult pogański, cuzamen, do kupy na glans, co powstało. No to trzeba wiedzieć, co powstało. Przedziwną tajemnicę obecności. Bóg tajemnicą, wszystko wiesz, z łaski do Boga się nie można dostać, do Biblii nie można się dostać, bo łacina, człowiek zaciemny, proszę Państwa, boś nie miała tytułów, bo nie jesteś uczona, a przecież do Boga każde dziecko dojdzie. Biblię czytać każde dziecko może. Czyli, że to jest wielkie faux pas. Faryzeuszy i saduceuszy, że w łacinę Biblię zamienili, żeby tylko Biblii nie czytał kto. Bo jesteś się motłoch, ciemny naród i Biblii nigdy nie pojmiecie. Biblii nigdy nie zrozumiecie, po co wam Biblia, po co? Jesteście ciemni, wystarczy wam Biblia dla ubogich. To i to, co w kościele, laleczki poruszające się, kolory, no pewne postaci biblijne, które zamiast dumnie reprezentować postaci biblijne, to one je ośmieszały, tak jak ten apokryf opisuje Jezusa Chrystusa, który w płaszczu wodę nosił. Przecież przez płaszcz woda przecieka, normalne dziecko powie. A to szuści.